Oj, to będzie długi materiał. Trzeci sezon Tytanów. Tak, tytułem wstępu to powiem tylko, że tak naprawdę miałem dosyć dobre zdanie, jeżeli chodzi o Tytanów. Zarówno pierwszy, jak i drugi sezon trzymały poziom. Przy czym pierwszy był takim większym powiewem świeżości, wydaje mi się, niż drugi. Ponieważ drugi zdecydowanie stał najbardziej taką silną, wizerunkowo postacią, jaką jest Nightwing. Cały sezon budował napięcie do tego kulminacyjnego momentu, kiedy Dick Grayson pojawia się w końcu w kostiumie Nightwinga. Bo co do Deathstroke'a, to tak naprawdę muszę przyznać, że serial Arrow miał wiele wad i zalet. Niestety więcej tych pierwszych. Natomiast Deathstroke'a pokazał wręcz wybitnie. W tej wersji tytanowej po prostu mi czegoś brakowało. Trochę był taki bez wyrazu. Tym bardziej się cieszyłem już na samą scenę rozpoczęcia tego startu, kiedy tytułowi Tytani ścierają się tam z jakimś gangiem, kiedy widzimy w akcji postać właśnie Nightwinga, który walczy. Myślę sobie, to będzie mocny sezon. Oj, oj, oj. O ile każda scena, gdzie Nightwing się pojawia i walczy, to jest po prostu miodzio, tak, no, reszta zaczyna kuleć. Bo wiecie, Tytani to taki serial, który nie wstydzi się odniesień komiksowych, które je wręcz akcentuje. Mamy na przykład przejście za zegarem do jaskini Batmana w jego rezydencji, co jest stricte komiksowe, pojawiało się w kilku filmach. I trzeci sezon Tytanów też robi parę odniesień, o których będzie później. Natomiast przejdę do według mnie najsłabszego elementu tego serialu, który jednak nie jest bezpośrednio związany z Tytanami, bardziej powiedziałbym pośrednio. Średnio. A mianowicie chodzi tutaj o postać Bruce'a Wayne'a. Gdy widzę Bruce'a Wayne'a w Tytanach, to po prostu nie widzę Bruce'a Wayne'a i w tym jest największy problem. To, co mówiłem przy okazji recenzji drugiego sezonu, to tak, rozumiem, wizerunek Jana Glenna, którego portretuję, jest zaczerpnięty z postaci, którą odtwarzał Adam West w latach 60. w tym serialu. Tak, rozumiem ten koncept niby a la Mroczny Rycerz, w sensie, że Bruce Wayne jest trochę podstarzały, może w czwartym sezonie, który jest potwierdzony, powróci już w swoim stroju, w swojej zbroi Batmana, bo miało to być w trzecim sezonie, nie doczekałem się, nie wiem czemu. Natomiast problem jest taki, że wiecie, ujęć Mrocznego Rycerza mieliśmy już wiele. Tak naprawdę w samym tym roku, no nie tym, przyszłym, przepraszam, 2022, to już się mówi, że to będzie rok Batmana. Wychodzi Flash, gdzie po 32 latach do roli Batmana powróci Michael Keaton. W tym samym filmie pojawi się też tak zwany Batfleck, czyli Batman w wersji Bena Afflecka. Niedawno zadebiutował wręcz genialny trailer Batmana w wydaniu Roberta Pattinsona. Jak zobaczyłem ten trailer, to poczułem się jak mała po prostu dziewczynka, która zobaczyła na wystawie najnowszą Barbie. I ja rozumiem, że większość tych wydań, które znamy Bruce'a Wayne'a, łącznie z tym z Batman Beyond, o którym tam wcześniej wspominałem w którymś filmie, gdzie znowu mamy postarzałego Bruce'a Wayne'a, który tym razem jest jako mentor, już nie jako postać pierwszoplanowa. Więc rozumiem, tych wersji było naprawdę wiele na przestrzeni czasu. Natomiast kompletnie nie widzę Bruce'a Wayne'a, który ma deprechę, który chce popełnić samobójstwo, paląc się w swoim zamku, który tak naprawdę podejmuje kretyńską decyzję, w ogóle nie związaną w jakikolwiek sposób z komiksami, aby odsunąć Jasona Todda od bycia Robinem. Tak krótko można by to podsumować, że zapomniał wół, jak cielęciem był. No, nawet tłumacząc to w ten sposób, że zaczęło mu za bardzo zależeć na Jasonie, co jest stricte niepowiązane z komiksem, dlatego że on zawsze bardziej jako syna traktował Dicka Graysona. Niektórzy wręcz mówią, że nawet bardziej niż Damiena Wayne'a, czyli swojego biologicznego syna. I to właśnie Dicka traktował jako swojego następcę. To on chciał, żeby Dick właśnie przejął po nim pelerynę Batmana, a nie Jason. W dodatku, wrzucając do serialu koncept, że Bruce Wayne ma tak jakby wywalony na Gotham, gdzie po prostu wyjeżdża, zostawia Tytanów, żeby się oporządzili z tym całym przybytkiem. Potem jest taka scena, jak on wraca do Gotham, jak patrzy z podziwem i dumą, że ci mieszkańcy sobie pomagają, że to niebezpieczeństwo kolejne jest zażegnane. No, to mi się nie klei. To jest trochę tak, jakby zrobić postać Obi-Wana Kenobiego po ciemnej stronie mocy. I ja rozumiem, że no niestety nie doczekaliśmy się w serialu postaci Alfreda, gdyż w tym uniwersum on już dawno nie żyje. Ja rozumiem, że to był taki moralny kompas dla Bruce'a Wayne'a i on bez Alfreda mógł trochę zbłądzić. Natomiast no wiecie, no tutaj Bruce już jest przedstawiony w sile wieku, więc już powinien
trochę sam bardziej ogarniać, zwłaszcza starając się być mentorem dla wielu swoich podopiecznych, no bo on tak naprawdę zebrał tych wszystkich tytanów do kupy w drugim sezonie. Więc tutaj tak naprawdę to wszystko cierpi, no bo teraz, gdy w serialu się pojawia Tim Drake, czyli według komiksów trzeci z Robinów, no to tak naprawdę można odnieść wrażenie, że bardziej on będzie Robinem dla Nightwinga niż dla Bruce'a Wayne'a, bo oni to się chyba jeszcze nawet nie spotkali tak naprawdę w serialu. No i tu jest rzeczywiście problem, tu mam największy problem, jeżeli chodzi o ten serial, no ale zaczynają kuleć pewne inne aspekty, o których będzie dalej. Zdziwiła mnie po trochę postać Barbary Gordon, czy też Wyroczni, czy też Batgirl, ponieważ, no już pomijając to, że ona nie ma nogi i to w ogóle nie jest komiksowe, bo ona owszem komiksowo jeździła na wózku, była postrzelona przez Jokera i straciła, miała paraliż po prostu, bo trafił ją tam gdzieś w kręgosłup. Natomiast tutaj nie ma nogi, nie jest to wytłumaczone dlaczego. Tak samo ten wózek wygląda dosyć nowocześnie, no i wiecie, to jest uniwersum tak jakby komiksowe, więc chyba nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby jej dać jakąś protezę taką bardziej wypasioną, bo już w tych czasach przecież to nie są takie zwykłe dwa kawałki metalu, tylko już coś fajnego, tam te protezy jakoś fajnie zaczynają wyglądać, więc tym bardziej tutaj cybernetycznie coś by mogli podziałać bardziej, więc tego nie rozumiem, ale już tak odbiegając od tego, to trochę mi się kłóci ten charakter Barbary, w sensie ona komiksowo zawsze była taka bardzo otwarta, bardzo entuzjastycznie nastawiona do wielu rzeczy, była takim jakimś sercem, można powiedzieć, zespołu całego, a tak naprawdę z komiksów jest zachowane tylko to, że ona tam ma jakieś te talenty hakerskie, komputerowe, no bo tutaj rzeczywiście jako Batgirl tym stała. Tutaj mamy przedstawione, że ona jest komendantem policji po swoim ojcu, Jamesie Gordonie, który też został uśmiercony w tym uniwersum. Wielka szkoda. No i ona ma oczywiście ten cały wielki stół, który jest tak naprawdę jednym wielkim komputerem. Natomiast nie wiem, czemu twórcy usilnie chcą, żeby te postaci po prostu były starsze niż potrzeba. W sensie Barbara tutaj, ona była w związku z Timem Drake'em. I gdy pojawia się Tim Drake, no to ewidentnie widać, że on ma chyba ledwo około 20 lat, natomiast Barbara jest już pod 30, więc tutaj, zwłaszcza w dalszym toku serialu, widać, że oni bardziej chcą ją złączyć z Dickiem. Z kolei Dick komiksowo był Scory, czyli Stargirl. Więc tak naprawdę twórcy robią takie różne przetasowania, tylko no nie wiem za bardzo po co. Trzeci sezon też tak trochę bardziej ośmiela się, jeżeli chodzi o nawiązanie, o czym już wspominałem wcześniej. Jednym z takich nawiązań jest nawiązanie do pierwszej części z trylogii Nolana o Batmanie, czyli zatrucia wody pitnej w Gotham przez Scecha na wróble, który jest tak jakby tym głównym złym na sezon, powiedzmy. I no okej, okay, tylko wiecie, no jeżeli coś już się raz pojawiło, no to teraz to się robi wtórne, zwłaszcza dziwny jest sposób, z jakim sobie bohaterowie poradzili z tym zatruciem, ale to o tym będzie dalej. I jakoś tak w realizacji tego zatrucia wyglądało to tak to dosyć nieporadnie. No a teraz przejdźmy do tego, czym tak naprawdę fani łącznie ze mną przed premierą trzeciego sezonu się jarali, czyli postacią Jasona Todda, czyli Red Hooda w końcu. I wiecie, tak tytułem krótkiego wprowadzenia, jeżeli nie kojarzycie z komiksów, Jason Todd, czyli już jako Red Hood, tak naprawdę stał się Red Hoodem po tym, jak Joker go zabił. Zabił go łomem, zatłukł go po prostu na śmierć, chyba przez rok trzymając w zamkniętym Arkham Asylum i znęcając się nad nim, no aż w końcu ta śmierć nastąpiła. Batman tutaj przez rok miał problem, aby go znaleźć. I gdy Jason Todd umiera zakatowany przez Jokera i gdy Jason Todd umiera, po 4 latach powraca po kąpieli w jamach Łasarza, czyli specjalnych wodach, w których kąpał się Ra's al Ghul, by zachować swoją długowieczność. Ra's żył około 600-700 lat, chciałby Batman był jego następcą. I Jason Todd właśnie w takich wodach się kąpie i powraca do życia po 4 latach. Ktoś go tam przekierował i staje się Red Hoodem, czyli to miano miał wcześniej Joker, zanim stał się Jokerem. To była jego pierwsza kryminalna tożsamość, więc on tak delikatnie nawiązuje do tego. Natomiast postać Red Hooda jest na tyle zmotywowana, że stawia sobie za cel, aby pozbyć się całego świadka przestępczego z Gotham. I robi to radykalnymi sposobami, oczywiście bardziej radykalnymi niż Batman, bo Batman nie zabija. Tutaj Jason Todd to wręcz ich seriami hurtowo odpala każdego po kolei przestępcę.
ponieważ jest tak silnie zmotywowany. W końcu następuje konfrontacja Red Hooda z Batmanem, gdy Batman dowiaduje się, kim tak naprawdę jest Red Hood, że to poprzedni Robin, Jason Todd, który myślał, że już dawno nie żyje. Jason. I w trakcie tej konfrontacji Jason Todd wyjawia, że największy żal ma do Batmana o to, że on przez ten cały czas, kiedy Jason Todd zginął, nie zemścił się na Jokerze, że nie zabił Jokera. No ale w końcu oczywiście się pojednują, tam Red Hood nie jest jakąś stałym członkiem tej świty nietoperzy, natomiast gdy trzeba, no to bardziej staje się tą postacią dobrą niż złą i oczywiście wspiera swoją pomocą. I teraz, gdy wam pokrótce nakreśliłem ten cały obraz Red Hooda komiksowo, możecie zobaczyć, oczywiście skoro oglądaliście ten serial, i porównać z tym, co dostaliśmy w serialu. I okej, jestem w stanie jeszcze przeboleć, że tam, wiecie, Jason Todd nie odbył tych 4 lat będąc nieżywym, że powrócił praktycznie od razu, przez co ten Red Hood mniej jest takim kozakiem tak naprawdę, bardziej takim zagubionym miejscami dzieciakiem, który owszem ma tam jakieś postanowienia, natomiast koniec końców jest tak naprawdę narzędziem w rękach Crane'a, czyli Stehana Wróble. I tak jak mówiłem, komiksowo Red Hood był zajebiście zdeterminowany. On już nie wierzył w półśrodki, on już nie wierzył w system więziennictwa, on już nie wierzył w to, co Batman zawsze twierdził, że zaczyna się od jednego zabójstwa, a potem się zabija już coraz więcej, coraz częściej. On po prostu twierdził, że tego się trzeba pozbyć raz na zawsze i w ten sposób likwidować tą przestępczość. Tutaj jest po prostu tępym narzędziem Crane'a. Przy czym rzuciło mi się w oczy też to, że ich relacja jest dosyć dziwna, w sensie albo to jest źle pomontowane, źle przedstawione w serialu, bo końcem jednego odcinka Jason przywali po prostu Jonathanowi, natomiast na początku kolejnego odcinku on już wchodzi do niego jak gdyby nigdy nic, ustalają szczegóły, podczas gdy Crane tak naprawdę się obudził gdzieś tam w jakiejś fabryce, jakiś dziadek go obudził, jeszcze go poratował jogurtem, ten mu w nagrodę skręcił kark. No i skopali z Red Hoodem głównie pod tym względem, że no rzeczywiście, no on potem jest taki bardziej z Dickiem, z Graysonem, nawet dochodzi do rozmowy z Jasona z Bruce'em już po tym wszystkim. I on jest taki bardziej z nimi, bo nigdy nie wiadomo, co mu tam odwali. W międzyczasie on jeszcze w ogóle jakimś ćpunem się stał, bo go strach na wróble faszerował jakimiś tam specyfikami, żeby się pozbył strachu. Natomiast to nie jest ten kozak komiksowy, to jest po prostu zagubiony dzieciak, który jest podatny na manipulacje i który ma problemy z tą ojcopodobną figurą, jaką jest dla niego Bruce Wayne. I tu już myślę, że co do Red Hooda nie ma co więcej dodawać, więc przejdźmy sobie do kolejnej postaci, jaką jest Hank. Tutaj krótko, nie rozumiem, dlaczego tą postać tego Jastrzębia tak przedstawili, w sensie takiego tępego osiłka, bo to była postać, która miała taki potencjał komediowy, która mogła być takim comic reliefem dla całej sytuacji, natomiast zrobili z niego po prostu tępego mięśniaka, którego jak ktoś wkurzy, to on go chce od razu odmownie załatwić, natomiast ta cała akcja, jak wpadł w sidła Red Hooda, no to jest już... To jest już tak głupie, że nawet jak na niego to jest za głupie. Natomiast w konkursie na najbardziej zmarnowaną postać, jeżeli chodzi o Tytanów, o trzeci sezon, no to tutaj bezkonkurencyjnie wygrywa Superboy. Tak naprawdę przez większość serialu jest on niewidoczny, gdy staje się widoczny, tak naprawdę bazuje się tylko na tej jego super szybkości, więc równie dobrze można by wprowadzić Wally'ego Westa, który tam chyba przez jakiś czas był członkiem Tytanów. Oczywiście jest taki moment, kiedy tam Superboy musi się popisać tą swoją super inteligencją łączoną z super szybkością, mianowicie skonstruować narzędzie do rozbrajania bomby. I tu rzeczywiście można by domniemywać, że to ten gen Lexa Luthora w nim przejmuje kontrolę i przez to jest taki bystry. Ale tak jak mówiłem, takie momenty, które go w jakiś sposób eksponują na pierwszy plan, są 2-3 na cały sezon. To też jest pokłosie tego, że tych postaci może być za dużo, o czym będzie też dalej. Natomiast niestety większość serialu to on przejmuje pałeczkę po Hanku i po prostu pozuje na tępego mięśniaka, który jest podatny na sugestie, w tym przypadku sugestie Blackfire. No i inna sprawa, że baby potrafią omotać. To, co mi się nie podobało i co trochę stoi w sprzeczności z komiksami, to to, że tak naprawdę Tytani mają dostęp do posiadłości Bruce'a Wayne'a i tym samym do Bat Jaskini tak zwanej.
No wiecie, w komiksach ta tajemniczość Bruce'a Wayne'a, to, że tak naprawdę każdy miał respekt przed Batmanem, mimo że to był jeden z nielicznych śmiertelników w Lidze Sprawiedliwości, wzięła się mniej więcej właśnie stąd, że on też bardzo chronił to, gdzie przebywa, bo doskonale wiedział, że to jest jego największa broń, że on w tej swojej siedzibie jest w stanie stworzyć broń na każdego z członków Ligi. I wiecie, w momencie jak się wpuszcza inne osoby z supermocami, to jeszcze młode, trochę to wypacza sens Batmana, no ale tak jak mówię, no po prostu ta postać jest tu tak skopana, że no, przy tym wszystkim, co się dzieje w tym roku i w następnym będzie się działo z Batmanem, to strasznie skaszanili tą postać, strasznie. Podobała mi się postać Jonathana Crane'a już wspomnianego, czyli Strahana Wróble, uważam, że jest tu pokazana wybitnie, no i fajnie, no bo mało mamy przedstawionej tej postaci, jeżeli chodzi o duży czy też mały ekran. Oczywiście może to być kolejne nawiązanie do tej pierwszej części z trylogii Nolana, kiedy tam był tym głównym złoczyńcą. Widać te jego problemy, natomiast ogólnie widać, że to też jest doktor i to nie jest taki byle trep, byle mięśniak, z którymi Batman miał na co dzień do czynienia, jeżeli chodzi o Gotham. Tylko rzeczywiście w komiksach też się zdarzało raz czy dwa, że Strach na Wróble był w stanie tutaj zorganizować takie przedsięwzięcie, że całe Gotham zostało sparaliżowane i trzeba było się liczyć z nim. I to jest ten przykład, kiedy tutaj fajnie jest ta poprowadzona fabuła, w sensie, że Strach na Wróble wiedział o położeniu tych jam Łazarza i z czego skorzystał, jeżeli chodzi o Jasona, bo to mu dało dużą przewagę. Tak naprawdę to spowodowało to, że mógł potraktować Red Hooda jako narzędzie, tak samo jak i trochę potraktował Jokera. No właśnie, przecież wam o tym nie powiedziałem, w serialu Batman jednak zabija, i to jeszcze łomem, bo stoi z tym łomem, więc możemy domniemywać, że to łomem zatłukł Jokera. To powoduje cały wyjazd Bruce'a Wayne'a i tak naprawdę, no, przy tym, co wam powiedziałem o Red Hoodzie, to wypacza sens złości Red Hooda na Bruce'a Wayne'a, bo tak naprawdę teraz mu chodzi tylko o to, że mógł go odsunąć, że chciał go odsunąć od bycia Robinem. Natomiast Jason mógł po prostu udowodnić, że jest mniej porywczy, a doskonale wiecie z poprzednich sezonów, jeżeli oglądaliście, że Jasona nosiło i to nosiło dosyć konkretnie, bo w momencie, kiedy nie był pod okiem Bruce'a Wayne'a, to potrafił dotłuc nawet policjantom. No i Stargirl, czyli Cory, czyli postać z najbardziej wydziwianymi stylizacjami, która oczywiście dalej ma jakieś tam problemy z mocą. No na szczęście to jakoś tak logicznie trzyma się kupy, biorąc pod uwagę tej wizję. Okazuje się, że tak naprawdę ona nie ma tych mocy, które powinna mieć, ale no wiecie, no ja nie za bardzo jestem fanem, kiedy moc jakiejś postaci jest traktowana, nie wiem, tak jak jakaś broń czy zbroja. No nie wydaje mi się, żeby gdy ktoś posiada moc, tak łatwo mógł ją przekazać komu innemu. Natomiast tu oczywiście zostało to wprowadzone, no nie zapominajmy, że to są adaptacje komiksowe, więc tak samo jak i rzadko kto, ginąc w komiksach, pozostaje martwy na stałe, tak i tak, tego typu rzeczy też są powszechne. Już nie mówiąc o tym, że te utraty mocy to mi się kojarzą po prostu z serialem Smallville, czyli takim serialem na przestrzeni roku, na początku roku 2000, to było 10 sezonów, no i tam właśnie takie akcje jako wypełniacze tych 24 odcinków na sezon w 10 sezonach, no to były na porządku dziennym. Ale do Smallville ma się zawsze nostalgię, więc tutaj nie będę się tego czepiał. Inna sprawa, że CW od emisji Smallville tak naprawdę nie za wiele zmieniło, jeżeli chodzi o swoje seriale. No i chuj, no i cześć. Bardzo mi się też podoba postać Donny Troy, czyli Wonder Girl. Tutaj po pierwsze ta aktorka bardzo fajnie gra, po drugie bardzo pasuje do tej postaci. Bardzo dobrze odtwarza swoją postać, no po prostu przyjemność patrzenia na nią. Żałuję tylko, że pojawia się dosłownie na koniec sezonu, no to są 3 czy 4 odcinki, na szczęście dosyć dużo jej tam jest. No ale to jest jedna z postaci, która właśnie cierpi na tym, że tych postaci jest dużo i każda musi mieć jakiś swój wątek. Trochę byłem zaskoczony, kiedy Dick wychodzi z jaskini Batmana i mówi, że musi iść na komisariat, bo potrzebuje lepszego sprzętu do namierzania. Jak sobie myślę, na komisariat z jaskini Batmana, to jest gdzieś jakiś lepszy sprzęt do namierzania. No a potem się okazuje, że tytułowa wyrocznia to jest taki system programowy, w którego posiadaniu jest Barbara Gordon, oczywiście pod swoim posterunkiem, no i Dick też tam ma siłą rzeczy dostęp. Jest to ciekawa alternatywa, w sensie już wiadomo, że wyrocznia nie jest wyrocznią w tym uniwersum,
No, ale ten program to jest kolejne takie mrugnięcie okiem. Wspominałem tu o Blackfire, czyli o siostrze Starfire, która powinna być królową tej Tamaranu, chyba tej planety ich rodzinnej. Natomiast zabrano jej moc, przekazano do Starfire, no wiecie, moda na sukces. Myślałem, że po prostu ją przedstawią jako taki stereotypowy czarny charakter, że ona tutaj omota tego superboja, że w jakiś sposób go wykorzysta. No okazało się, że jednak taka do gruntu zła nie jest, po prostu była niesprawiedliwie potraktowana. Trochę mi się to kojarzy, ta postać z Sianą z dodatku Krew i Wino do Wiedźmina. Więc no tutaj duży plus, że twórcy nie polecieli stereotypem. Bardzo fajny jest też ten psiak Krypto, który gdzieś tam jest w tle, któremu nie za wiele grozi, aczkolwiek który tam jest w stanie pomóc też w niektórych sytuacjach. Tam i tam jeszcze został Beast Boy. Beast Boy, który nie jest Beast Boyem, na razie trzyma się tej formy zmiany kształtu tylko w tygrysa. No oczywiście komiksowo on tu był w stanie zmienić się w każde zwierzę, z jakim gdzieś tam miał styczność, jakie widział. Tutaj zaczyna być nietoperzem, czyli taką drugą formą, którą przez przypadek udało mu się zmienić, więc fajnie, że w końcu będzie co innego niż ten tygrys, bo jak na razie no to, no niestety, no ja rozumiem, że ten aktor, który odtwarza Beast Boya, chciał być Robinem i bardzo często w tym serialu on akcentuje swoje zdolności walki wręcz. No natomiast wiecie, no jeżeli mamy jakąś postać, która ma jakąś moc, no to fajnie by było, gdyby w tym serialu korzystała z tej mocy, a nie robiła to, nie wiem, w częściach na przykład, tak jak, nie wiem, on w trakcie walki wręcz, jego ręka zamienia się w łapę tygrysa, to mu jakoś tam pomaga, no. No tutaj widać po prostu ten żal aktora. Druga postać, której jest niestety za mało w tym serialu, to jest postać Raven. No i tutaj podobnie jak z tą postacią Beast Boya, ona też, będąc na tej wyspie Amazonek, z której się wywodzi Wonder Woman i Wonder Girl, uczy się walki wręcz, nie wiadomo po co, aczkolwiek tak naprawdę uczy się jej tylko na tej wyspie, no bo gdy już wraca do akcji, no to już korzysta ze swoich mocy, więc chociaż tyle. Natomiast to, że jej było tak mało w tym serialu, tylko sprawia, że zaczynam się zastanawiać, czy może, nie wiem, aktorka ma jakieś egzaminy gdzieś w szkole albo na studiach i dlatego jest jej tak mało, no bo to jest jeden z tych filarów, z tych podstawowych tytanów, którzy się pojawili w tym serialu, w tym sezonie od pierwszego, więc ich powinno być w założeniu najwięcej i powinni mieć najciekawsze wątki, a tak niestety nie jest. I pomimo tego, że Beast Boyowi zajmuje jedynie 3 sezony przemienić się w co innego niż Tygrysa, to tutaj widać, że to jest to serce ekipy, to on potrafi wesprzeć inne postaci, gdy mają cięższy moment i bardzo się cieszę, że na niego postawili, bo to naprawdę dobrze wychodzi. Wspominając o tym, że zamienił się w nietoperza, no to tutaj mamy piękną alegorię co do właśnie tych nietoperzy, które unoszą Dicka, by go uratować. Natomiast muszę tu wspomnieć o Jamie Łazarza. Jama Łazarza to jest taki twór, z którego korzystał, jak już wspomniałem, Ra's al Ghul. Natomiast on za każdym razem, jak korzystał z tej jamy, by się uleczyć, jakoś go to zmieniało. To nie było tak, że te postaci mogły się tam po prostu wykąpać za każdym razem, jak miał jakieś zranienie albo były bliskie śmierci, bo to oddziaływało na ich umysł. I po części też dlatego Jason był trochę inny po zmartwychwstaniu, bo po prostu długo minęło od jego śmierci i on dlatego miał takie odpały, jakie miał. Za to Ra's po prostu totalnie zwariował od nadużywania tych kąpieli. I wiecie, jeżeli się wprowadza taką jamę i kąpie się najpierw w niej Jasona, potem Dicka, potem całe miasto w postaci tego deszczyku, no to trochę się o tym efekcie ubocznym zapomina. W ogóle Dick to jest mistrz odtwarzania rozmów nieistniejących w swojej głowie. No w każdym sezonie po prostu jest to. I niby to jest przedstawienie jakiejś postaci, z którą on toczy spór, natomiast nie do końca. Tak samo jak było z walką z Bruce'em Wayne'em w drugim sezonie, no to rzeczywiście świetnie wyglądało, tylko wiecie, tak naprawdę to się nie za bardzo wydarzyło, nie? Wprowadzono też dosyć dziwną konstrukcję, w sensie nie spodziewałem się tego. Chodzi o czyściec. I w tym czyśćcu jest wspomniany Hades. To mnie akurat cieszy, bo to komiksowo jest uzasadnione, bo tutaj w Marvelu mieliśmy na przykład mitologię nordycką, bardzo dobrze rozwiniętą dzięki Thorowi, Odynowi i tak dalej. Natomiast w DC zawsze była ta mitologia grecka związana z Wonder Woman. No tam się pojawiał Zeus jako jej ojciec, Hades właśnie, z którym toczyła walkę w pierwszym filmie. I oczywiście w komiksach też. No i ta mitologia grecka generalnie była do tego stopnia rozbudowana, że nawet gdzieś tam na kartach komiksu Superman siłował się z Herkulesem i z Atlasem naraz. Więc fajnie, że coś takiego było wprowadzone, aczkolwiek
gule, no nie rozumiem skąd się wzięły za bardzo i skąd to było zaczerpnięte, a ta walka na moście, no kurde, była trochę tandetna. No ja rozumiem, że to miało być takie, nie wiem, lżejsze może, tak samo jak z tymi brońmi, o których się pomyśli i się pojawią, ale to strasznie tandetnie i drętwo wyglądało. I oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, tu było kilka tych puszczonych oczek do fanów, jakim było kolejny raz zamknięcie Gotham, no to było nawiązanie do trylogii Nolana, w trzecim filmie to przez Bane'a nastąpiło to zamknięcie, tutaj mamy przez Cecha na Wróble. I tak samo to było nawiązanie także do Arkham Knight, bo to tam Strach na Wróble dorwał się do tej władzy. Tak samo w którymś tam z końcowych odcinków pojawia się laska Riddlera, która była w jednym z tych klasycznych Batmanów, gdzie Riddlera odtwarzał Jim Carrey. I tak samo na takiej gablocie obok jest przedstawiona ta nakręcana szczęka, która latała i klepała, którą trzeba było rozwalać, to była jedna ze znajdziek w Batman Arkham Asylum, czyli w tej grze. Tak samo miłym nawiązaniem jest to, że Roy Harper, czyli tak jakby wspólnik, pomocnik Zielonej Strzały, stał się dyrektorem Argus, o którym się dowiadujemy. To jest taka organizacja, gdzie chyba Amanda Waller dowodziła wcześniej, w czasach, kiedy znamy Suicide Squad. I tyle, co wyłapałem, jeżeli chodzi o takie smaczki. Natomiast teraz przejdźmy sobie do postaci Tima Drake'a. Tim Drake to była postać, to był trzeci Robin w kolejności, który rzeczywiście sam doszedł do tej tożsamości Batmana. Tutaj jest to przedstawione, że on tak naprawdę rozgryzł wszystkich tych członków Tytanów, łącznie z Batmanem na czele. Trochę do mnie nie przemawia ten jego wizerunek, bo Robini, jeżeli się na nich spojrzy, no to oni wszyscy byli do siebie podobni. Oni byli wszyscy tak jakby na wzór Bruce'a Wayne'a, czyli bruneta z niebieskimi oczami. I w ogóle ten moment, jak tam w serialu jest to przedstawione, że on umiera, czy też niby umiera, to miałem przez chwilę taką zapalniczkę, że może to jest jakieś, nie wiem, what if, to już wtedy nie mieliśmy w ogóle żadnych wątpliwości, że to jest jakieś alternatywne uniwersum. No patrząc po Batmanie, i tak ich nie mamy tak naprawdę, no ale już pozbywając się Tima, czy nawet w pewnym momencie Dicka, to już myślałem, że to już za bardzo polecą po bandzie, to już wtedy nie oglądałoby się tego. No i tak jak mówiłem, no tutaj to finalne zagrożenie, gdy się pojawia, to spowodowało u mnie bardziej uśmiech, natomiast na szczęście nie był to taki uśmiech zażenowania, no bo tak jak wam powiedziałem, no ta jama łazarza w postaci deszczyku i że to niby wystarczy, nie? Dick tam leżał pod wodą chyba z paręnaście minut, a tutaj chwilę pokapało na ludzi i oni zaczęli się podnosić. No i wiecie, no przy tym wszystkim, że Titans próbuje się trzymać tych komiksowych źródeł, że to widać, że to jest materiał źródłowy dla tego całego serialu, to po prostu wali takie gafy, które to przekreślają po części. No i niestety przestaje to być takie wciągające, jak było w pierwszym czy nawet drugim serialu. Przestają mnie interesować te postaci. I to zarówno swoją historią, jak i tak naprawdę charakterem. W dodatku to przejęcie Gotham jest trochę wtórne, łącznie z tą jaskinią Batmana jeszcze, takie w stylu lat 90. No pamiętam, że w najlepszej animacji chyba jaka istniała o Batmanie, Batman The Animated Series, tam rzeczywiście było, że policja wpadła do jaskini Batmana, oni z Robinem tam uciekali motorówką gdzieś tam kanałami, więc takie klasyki można jeszcze uznać za materiał źródłowy według mnie, natomiast no wiecie, no ten Bruce Wayne, który ma takie odpały, nie wiadomo tak naprawdę o co mu chodzi, czemu on to tak wszystko przeżywa, no rozumiem, że się pogubił, no ale wiecie, no postać Bruce'a Wayne'a to jest taka postać, po której się nie spodziewamy raczej, że ona odpuści i oleje to wszystko, bo tak naprawdę nawet w tym serialu Batman Beyond on odpuścił, dlatego że miał problemy z sercem i po prostu najprostsze zadanie to już było dla niego nie do przeskoczenia. To jest tak jakby przedstawić Luke'a Skywalkera jako postać, która się wycofuje z bycia Jedi i przestaje tam czynić dobro w galaktyce, nie? Po prostu usuwa się cień, staje się samotnikiem. A nie, czekaj. W dodatku ten brak nogi u Barbary, no wypadałoby to wytłumaczyć, tak samo, no i tutaj nie pamiętam, czy to jest moja nieuwaga może, bo już nie pamiętam, jak się zakończył ten drugi sezon, pamiętam, że oczywiście tam pokonali tego Deathstroke'a i tak dalej, ale co się stało z Jericho, bo on jest tam gdzieś na migawce, jak Dick sobie oczywiście coś tam przypomina podczas tych jego projekcji w głowie, natomiast tutaj nie pamiętam, co się z nim stało, jeżeli możecie to mi przypomnieć w komentarzach. No i po tym, co zrobili z Bruce'em Wayne'em, tak naprawdę najbardziej mi boli to, co zrobili też z Red Hoodem, no bo ja rozumiem, że ktoś chce zrobić swoje dzieło artystyczne, powiedzmy, takie od nowa, nie? Stworzyć coś, dodać od siebie. Natomiast no tutaj to nie jest ten moment, że to jest artystyczne, że to ma coś na celu, tu po prostu twórcy chcieli dać coś swojego, ale tego nie przemyśleli, nie ma to sensu, a wszystko dlatego, że to nie ma pokrycia z tym, co jest w komiksach. Ale o Red Hoodzie już się narozwodziłem, więc
No to chyba tyle. Tak w mojej opinii prezentuje się trzeci sezon Tytanów. Myślę, że dosyć szczegółowo go omówiłem. No bo wiecie, no uwielbiam DC i wydaje mi się, że tutaj mam dosyć dużo do powiedzenia, także w kontekście komiksów, w kontekście tego, co widzimy na ekranie, a jak to powinno wyglądać. No niestety, no tutaj inwencja twórcza za bardzo już bierze górę i oczywiście będę oglądał dalsze sezony, jeżeli wyjdą dalej niż po tym czwartym. Jestem, no, ciekawy, powiedzmy, ciekawy. Wiem, że tutaj mówiłem, że trochę mniej się staje ciekawy losów tych postaci, natomiast jestem ciekawy, w jaką stronę to pójdzie, bo wydaje mi się, że DC miało taki moment, że po prostu bardziej stało serialami niż filmami. Teraz chyba to się zaczyna odwracać powoli, bo animacje tutaj miażdżyły zarówno seriale, jak i filmy, ale z tym też wiem, że to zaczyna kuleć, więc no nie jest dobrze, dlatego czekam na ten 2022 rok, czekam na Flasha, czekam na Batmana w wydaniu Pattinsona. To rzeczywiście może zatrzęść tym uniwersum, więc zobaczymy, co będzie dalej. Podzielcie się swoją opinią co do trzeciego sezonu Tytanów. Sekcja komentarzy jest dla Was. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się. Do następnego.